Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w pierwszym filmiku na moim kanale z gry Call of Duty Ghosts. Jest to w sumie filmik z multi. Dlaczego z multi, a nie z singla? Ponieważ singla już widziałem, już zaczynają robić, a singla stwierdziłem, pogram sobie sam na spokojnie, bo to Call of Duty, więc może kiedyś tam wstawię. Pewnie sobie będę to nagrywał, tą rozgrywkę singla moją, być może. To wtedy bym powstawiał tam kiedyś, ale na razie serii raczej z Call of Duty robić większej nie będę. Na pewno będzie to rozgrywka multi, to jest pewne. Ale singla sobie chyba na razie daruję. Dobra, przejdźmy sobie do online. Oczywiście mam grę po angielsku, nie wiem dlaczego, ale wyskakuje mi błąd. Content, menu content, not, coś tam, jeżeli mam grę po polsku i po prostu nie idzie jej włączyć, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale dobra, no, dzieje się, bo dzieje, dobra, znajdziemy sobie jakąś grę, jestem oczywiście kobietą, shit, dobra, standardowe gry, team deathmatch sobie zagramy, mam trzeci level już. Wczoraj sobie pograłem troszeczkę. Okej. Na tej mapce jeszcze nie grałem. A całkiem ładnie wygląda. Zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ale zauważyłem, wiecie co? Single jeszcze, tak, kampanię jeszcze nie odpalałem ani razu, więc nie wiem jaka jest. Multi to tak wygląda, tak jak każdy multi w kodzie, także bez jakichś większych bez jakichś większych zmian. A spróbujmy sobie to, bo nie grałem jeszcze tym składzikiem. Kłaczek. Dobra. Okej, zaczynamy. Ale widzę, że mapka całkiem spoko. Dobra. Ale w multi, ogólnie w multi w kodzie dobrze mi się gra, przeważnie. Oho, tracę głos, niedobrze. Pewnie słyszycie. Na ślepo. Okej, okay. A! Jebacze syberyjskie. To pewnie od T-Volta przyleciały. Tam. Widziałem za tobą gościu, tam był. Jesus Christ. O, miałem farta, dzięki za uratowanie mi dupy. Shit. To było dobre. Tik. O, przecież dupka jeża. Nieładnie mnie pocisnął. No, i ogólnie tak się zastanawiam. Wiecie, przypominam w zasadzie. A kur. O, dzięki. Przypominam ogólnie o tym, że mam swoją społeczność. Mam swoją społeczność nagranie. No patrzcie, nie widzi. Mam swoją społeczność. O! Shit. Mam swoją społeczność na Steamie, gdzie możecie sobie ze mną zagrać. I dajcie znać, czy chcielibyście i bylibyście chętni do zagrania w kodzika. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Łapka, srapka w górę. I komentarzyk. Myślę, że może by było sobie właśnie tak pograć. Chciałbym właśnie poprzez TS-a ponagrywać trochę z wami. Myślę, że to by była całkiem ciekawa rozgrywka. Wiecie, zawsze się lepiej gra, jeżeli się z kimś gada. O, dobrze go tam pociągnął. My sobie wejdziemy tędy. Słyszę jakieś kroki. Hihihihi.
O kurwa, pies. Tam. Oj. No shit. Podebrał mi fraga. Dobra. Pieprzyć to. Idziemy dalej. Scavenger? Widzę, że perki niewiele się zmieniły. Ale może to i dobrze. W zasadzie. Kurwa, nie trafiłem. Strasznie to broń rzuca. A, jasno. Są tu jacyś Polacy? No spoko, duszymy. Czym się odpisuje? Wow. Nie ma już pod tym? Padł na migotkę, no za... O kurwa, granat. Cholera wie. Widzę, że się klawisz... Klawisz się zmienił. Zaraz sobie podejrzę, czym się pisze. Ale tak na spokoj, muszę gdzieś skitrać się w jakimś miejscu. Git. Okej. Aaaa. Enemy SATCOM spotted. SATCOM uplink enabled. Zaraz to znajdziemy. O, dobra, to jest granat. Ty, no ale... Jaja, no. Control options, moving actions, lock chat. Unbound, o. Dobra, niech będzie. O, i już jest husiek. Nie miałem przypisanego klawiszu. No, dziwne, nie? Tak trochę dziwnie. No Lego! Fuck, jest! Dobra, z noża poszedł, kurde. No spokojnie tędy. Dobra. Już tu nikogo nie ma. Może tędy wejdziemy. Nie mamy żadnych problemów z dźwiękiem. Przynajmniej ja na razie nie zauważyłem, żeby był jakikolwiek problem z dźwiękiem, tak jak tutaj piszą. Ale tak jak mówię, mam problem, jeżeli chodzi o polską wersję językową. Niestety nie uruchamia mi się, multi mi się po prostu nie uruchomi na polskiej wersji. Shit. Napiszemy, że ja mam problem z wersją polską na multi, no niestety. Okej, tędy. Na mapce są po drugiej stronie. Ale wiecie co? To jest takie ciekawe. Piszemy sobie z kimś, a oni w ogóle nie wiedzą. Jej, koniec. Które miejsce mamy? A, słabo. Ale współczynnik zabić do zgodów jest okej. Dobra, to co? Myślę, że jeszcze jedną mapkę. Mamy tylko 10 minut, więc sobie poczekamy.
Okej, ciekawe jak to z mapką się dzieje. O. O. Kolejna mapka, na której nie grałem. O. Też wiesz, co sam, jeżeli macie, mieliście taki problem w Call of Duty, że z tym polskim językiem, ja wam postaram się później wkleić jeszcze na fanpage'a, właśnie, jak to wygląda u mnie. Jeżeli ktoś coś takiego miał, to dajcie znać, jak to, kurczę, naprawić, bo tak trochę, Ogólnie jeszcze sobie będę musiał później sprawdzić ustawienia klawiszy, bo nie wiem, jak widzicie, czasami jest coś nieprzypisane i wolę to sobie sprawdzić. Czy wszystko jest na przykład przypisane? O, pierwszy kill poszedł. Dobra. No i... Wow. Dżunglowo tutaj. O, miał gościu laga. Dobra. Przynajmniej zaliczyliśmy asystę. Plus taki tego. Że pójdę tędy. Pik. Na spokojnie, po cichaczu. Ale mapka mi się średnio podoba, powiem wam szczerze. Nie przypadam za takimi mapkami, jak jest sporo takiego otwartego terenu. Coś tam we mnie ładowało chyba. A właśnie ten gościu. Aj, karamba, nie ścisnął. Gdzie my mamy iść? Tamtędy. Macie granata. No w dupę, od tyłu, no proszę was. To jest właśnie, to jest coś, co mi się w kodzie nie podoba, że my się odrodzimy w jednym punkcie i nagle zaraz w tym punkcie może, powiedzmy, że odrodzić się nasz przeciwnik. No jak siedział i kampił tylko. Albo po prostu będzie nagle przebiegał, no nie, wydaje mi się, że te punkty powinny być troszeczkę zrobione bardziej tak z przemyśleniem, ale niestety no nie są. Zresztą w jakim kodzie były? W żadnym. Zawsze nagle się ktoś pojawiał. Ni z dupy, ni z pietruchy. Ale już taka zasada działania koda. Zawsze tak było. No i zawsze chyba będzie. Ale tak jak mówię, jeśli mam być szczery. Au. Jeśli mam być szczery, to każdy kod jest taki sam. Co nie zmienia faktu, że gra się przyjemnie. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany kupnem, to odsyłam na kinggreen.pl. Tam sobie możecie oczywiście swojego kodzika zakupić. Dobra, git. Au. Skąd mnie to ładuje? Co to miało być? What the fuck? O, granata. Dobra. Jeszcze żywo. Jeszcze w miarę żywotny. Shit! Widziałem go, już go widziałem. No, także tak jak mówiłem. Każde Call of Duty jest takie samo. Cześć, psie.
I co najlepsze, tak jak mówię, no nie wiem jeszcze jak w singlu, ale w multi ja nie widzę, żeby się wiele coś zmieniło. Nie widzę, żeby się wiele zmieniło. Poza mapami oczywiście, rozgrywka jest dalej ta sama. Podobno miał być jakiś nowy silnik, prawda? Prawda, ale... Ja tutaj jakoś nie widzę tego, tej zajebistości tego nowego silnika. Kurwa. Ale no nic, trudno. Mimo wszystko grać ok, przyjemnie. Nie powiem, że nie, więc... Ale wiadomo, nie ma co porównywać BF-a do Koda, bo... Takie spostrzeżenia też się pojawiają. I... Myśli... Ogólnie wczoraj ktoś na mnie napisał, chyba PW na YouTubie. Husiek, co myślisz o nowym Call of Duty BF-ie? Które kupić, bo mam tylko pieniądze na jedną grę i chciałbym wybrać dobrze. I szczerze wiecie co? Au. Szczerze wiecie co? Wiecie co? Tak, wiecie co? Szczerze wiecie co? To nie ma naprawdę... nie ma naprawdę co powiedzieć, bo... Tak naprawdę no... BF całkiem inna gra niż Call of Duty. I nie ma tutaj opcji... żeby cokolwiek porównywać i trochę mnie to martwi, że sporo osób porównuje Call of Duty do BF-a. Shit. Bo niestety no nie ma co porównywać. Bo ani pod względem graficznym, ani pod względem rozgrywki. Ja nie wiem, może nie powiem wam pod względem kampanii, bo tak jak mówię, w kampanię w Call of Duty jeszcze nie grałem. Podejrzewam, że jak zagram, to się z wami podzielę taką informacją. No na dzień dzisiejszy, dzień na tą chwilę, no nie jestem w stanie. Jedynie co, to właśnie mogę powiedzieć o multi. Multi, co prawda, tak mówię, gra się przyjemnie i tu, ale są to całkiem inne rozgrywki. Także sami musicie zdecydować, co kupić, bo no ciężko wybrać. No i ładnie go pocisnął. Dobra, to cóż. Będę się zajmował na przedostatnim miejscu, ale dalej stosunek zabić do śmierci wychodzi na plus. Dobra, to cóż, ja się będę z wami żegnał, zobaczymy się pewnie w kolejnym materiale z Call of Duty. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu, że chcecie. I tak jak mówię, przypominam o społeczności, mojej grupie Steamowej, gdzie możecie ze mną sobie pograć. Także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa. Oczywiście, jeżeli wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę.